Na dworze padało. Przy kolacji cała rodzina rozmawiała głośno i wesoło. Mama, odkąd gdzie jest Jędrzeja? Jurek ona ci piłki nożnej i w trawkach to wystrzeli. Krysia, ona w spodniach i kutach jazdy konnej. A tato o nowym wężu do podlewania ogrodu, który jeszcze dziś chciał wypróbować, choć w najlepsze pada deszcz. No a ty, Jędruś, co dzisiaj robiłeś? A nie chce mi się opowiadać. A mogę o coś zapytać? No. Jak to właściwie jest z tymi korsarzami? Co oni robią przez cały dzień? Pędzą na swoich statkach przez morze. A jak tylko zobaczą jakiś silny statek, to zaraz go kapelują i wysyłają dzikie okrzyki. No co? Nie opowiadaj Jędruszowi takich okropności. A co to znaczy kapelować? To znaczy szturmować. Korsarze wdrapują się po linach na pokład, trzymając noże w zębach to i... krzyczą, czy trzymają noże w zębach, bo obu tych rzeczy naraz nie da się zrobić. Prawda? A jak już wejdą na pokład, wtedy to się dzieją niesamowite rzeczy. Jerzy! Co? Bo zaraz odejdziesz od stołu. A potem dobrzy marynarze walczą ze złymi marynarzami. A ponieważ tu przy stole wszyscy się boją, że mały Jędrek dziś nie zaśnie, to wszystko kończy się dobrze, jeśli korsarze zostają pojmani i pokonani. Koniec! Na deskach Teatru Ateneum w Katowicach możemy zobaczyć spektakl pod tytułem Babcia na jabłoni. To spektakl będący prapremierą sztuki pod tym samym tytułem. Reżyserem spektaklu jest Arkadiusz Klucznik, scenografię wykonał Dariusz Panas, muzykę skomponował Rafał Rozmus. W spektaklu zobaczymy mnóstwo interesujących i fantastycznych projekcji, których autorem jest Sebastian Łukaszuk. Spektakl kierowany jest do widzów najmłodszych, od 5 roku życia. Natomiast ponieważ spektakl opowiada o spełnieniu marzeń, o tym, że wszystko w życiu może się zdarzyć i to, co sobie wymyślimy, to również może się spełnić, więc myślę, że i dorośli będą się dobrze bawili przy tym spektaklu, podczas oglądania tego spektaklu. Mamo? Tak? Czy ty się gniewasz na babcię? Ależ Jędruś, jak można się gniewać na kogoś, kto nie istnieje? No, a na mnie? Na ciebie? Troszkę. No bo jeśli na przykład przyjdzie ci do głowy, że twojej babci potrzebna jest torebka albo parasol, to po prostu weźmiesz moją torebkę albo parasol tatusia i zawiesisz na jabłonie. Nie, mamo, na pewno nie. Babcia przecież nie potrzebuje torebki. Ma przecież swój worek, a parasola to w ogóle nie używa. Oj, Jędruś. Historia o chłopcu, który wymyślił sobie babcię, czyli Babcia na jabłoni, wyszła spod pióra Miry Lobe, autorki niemieckojęzycznej, która urodziła się w Wiedniu, a opowiada o tym, jak to chłopak, który nie miał babci, po prostu sobie babcię wymyślił. Z babcią przeżywał takie przygody, które mu się kiedyś marzyły w snach, a potem poznał panią Fink, nową sąsiadkę, i okazało się, że ta babcia sąsiadka może mu zastąpić normalną babcię. Więc w finale ma obie babcie, tą, którą sobie wymyślił i tą, która przyprowadziła się do mieszkania obok jego rodziców. Może znów jakaś wyprawa? O, świetnie! No ale gdzie? Może do Indii. O, no doskonale znam tę trasę. Mój ojciec był słynnym podróżnikiem i często podróżował do Indii. No, ja razem z nim.
Te babcie są zupełnie skrajnie odmienne. Jak sama pani Fink mówi, jedna babcia jest na niedzielę, a druga taka z reumatyzmem na co dzień. Te babcie zapełniają mu wszystko to, czego mały Jędrek sobie życzył, wymyślił, o czym marzył wcześniej. Z jedną jeździ na wyprawy do Indii, jeździ walczyć z piratami, a druga mu po prostu robi czapkę z pomponem. Zwłaszcza, jeżeli po drodze będziemy zmuszeni do walki z korsarzami. No, ale cóż. Ale na kolację muszę być z powrotem w domu. Najwyżej, jak się spóźnisz, powiesz, że babcia ci pozwoliła. No, chyba nie powinienem. Ruszajmy. Bardzo serdecznie zapraszamy do Teatru Ateneum w Katowicach, nie tylko na spektakle, nie tylko na premiery i na sztuki, ale również na działania parateatralne, na warsztaty skierowane dla najmłodszych, ale także dla osób dorosłych.